Dzień dobry, chciałbym omówić mały problem związany z wielkością toreb DJI. Tak jak Państwo widzą, torba dla DJI Mini 2 bardzo ładnie się prezentuje w kontekście takim, że dron pasuje, pilot, hub, nic nie przeszkadza, jest w miarę sporo miejsca. To jedna dodatkowa karta, kiszące się mieszczą skrzydełka, zapasowe kabelki, nawet więcej skrzydełek, śrubokręcik, wszystko jest. Niestety, to jest mała torba, niestety duża torba do zakupionego DJI 2S, tak samo jak zwykła dwójka, tak to wygląda. Niby ładnie pasuje, trochę ciężko się zapina. Mi zdarzyło się, że o, tu w tym miejscu skrzydełka są skrzyżowane, naciskały na włącznik do akumulatora i dron się sam włączył. Dwa razy takie coś się zdarzyło, pomimo że odwróciłem go, żeby z drugiej strony, ale no niestety, tak to nastąpiło. Czy jest jakaś alternatywa na tą torbę, pomimo że jest ładna, wygodna? O, proszę, ładowarka, pilot, tu ten do ładowania, skrzydełka i wszystkie inne części. Czy na to można coś poradzić? No można, trochę to jest też nie za bardzo wygodne i mniej i praktyczne i nie. Ja zakupiłem do tego drona kuferek. W rzeczywistości ma, to jest niby do Air 2, jak to jest podane, ale 2S pasuje też w zupełności, pomimo że filtry ma większe. I tak to wygląda. Ładna, wygodna gąbka. Wygodna, w sensie dla drona. Że można przewozić drona motocyklem. Wibracje tak nie będą szkodziły. I co? No i przekładamy po prostu dron w ten sposób. Tutaj w pewnych miejscach musiałem po prostu nadciąć żyletką. Ze względu na to, że śmigiełka czas lekko, delikatnie haczyły, ale to o, wchodzi. Bardzo ładnie. Teraz pilot. Tutaj mamy ładowarkę. No i te nasze kochane, kochane akumulatorki. W tej torbie, no dosłownie człowiek nie wie, jak je zapakować, upakować, żeby po prostu, kurczę, no ani się nie uszkodziła, ani żeby coś się z nimi stało. I dlatego proszę, akumulatorek tu chowamy jeden. Tu chowamy drugi. Zrobiłem taką. To normalnie tak wchodzi, no nie? Ale to się styka z akumulatorami i dlatego dorzuciłem dociętą lekko gąbkę z tych tutaj wypełnień. Bo się, jak się to kupuje, to są tu wypełnienia, po prostu już jest wszystko ładnie docięte. Tylko się wyciągało i tak. Muszę to skleić jakoś, dobra. Tu proszę, wchodzi. O, delikatnie. Tu naciąłem gąbkę, by żadna wypustka nie naciskała żadnego klawisza, tak samo jak tutaj. W ten sposób jest. Dalej. Do ładowania wchodzi tutaj. Jest kabelek. Teraz to, co mamy w kieszonku. No tu trochę rzeczy doszło. Parę godzin już mam nim wylatane. Jest tak. To była fajna. No niestety, ale karta. A, gdzie ja mam te filtry? Proszę, o. Filtry pasują tu ładnie. Przejściówka nie rozpakowana, bo i tak niepotrzebna na razie. To przejściówkę wkładam sobie tu. Kabelki za chwilę. To za chwilę. Aha, dobra. Kabelki teraz te nie. Te krótsze kabelki. Daję po prostu
tym miejscu. Tutaj. Spadło. Do komputera. Na kartę. Tutaj daję. W tym miejscu zapasową kartę. Pyk. Wchodzi. Przy dwójce to jest akurat miejsce na filtry, że tu się idealnie mieszczą, a tu mi wchodzi ładnie karta. Teraz tak, zapasowe śmigiełka, delikatnie naciąłem tutaj, nie wiem czy widać w tym miejscu, dodatkowe głębienie. To po prostu się wyjmuje, tą gąbkę, o. Docina odpowiednio, kłada, pasuje. Jest śmigiełka, jedna, zapasowe, druga, lepiej mieć przezornie, drążki, kabelek, no i kabelek, jakbym brał tableta, czasami, no niestety jest to akurat dłuższy, pomimo że tablet pasuje, jak do tego kabelka, później to kiedyś pokażę, że tak go zakładam i pasuje, to pomimo to tak czy inaczej jeszcze dokupiłem w razie czego, jakby był się trafił większy tablet, dłuższe kabelki. No i teraz dajemy, proszę, to ładnie wchodzi tu. Ten. A, to teraz, Boże, ja to miałem, czy jakoś się zamotał troszkę. Tutaj dobrze, to było tutaj. Może być, proszę, tu. I tak wygląda kuferek wypełniony częściami do drona i samym dronem. O. Zamyka się z lekkim oporem. Proszę. Jest. Stoi. Kuferek zakupiony na internecie w firmie SP czy SPA. Cena w każdym razie opłacała się, bo wyszedł mnie kuferek za około 40 euro. Bez przesyłką chyba 46 euro. Coś tak. Takie coś. Tu mamy torby. Torby wykorzystuję do przenoszenia pozostałych duperelków. Z tego takiego jak. Tablet do drona, pomimo tu ładnie wchodzi, jakieś to małe oprzyrządowanie, tu uchwyt na tablet, to do miniacza, karta zapasowa. Zapasowe śmigiełko do miniacza i do 2S, dwójki. Kopujemy. Jest. No i uchwyt do aparatu albo do kamerki, w zależności co będę używał. Stopa wypełniona. Zamykamy. I można. I jest. Jest, proszę. Tak to wygląda. I a to ten i tak. Wielkościowo jest ciutkę większa od torba od wymieniacza, ale się chociaż do czegoś przydała. Dziękuję za uwagę i tak jak mówię, kuferek jest potrzebny w zależności od tego, do czego kto potrzebuje. Ja często motocyklem jeżdżę. Motocykl generuje dość duże wibracje, pomimo że ma wewer równoważący, ale to tak czy inaczej zawsze jakoś ochroni. Przy tym, bo w torbie, no wiadomo. Dziękuję bardzo za uwagę. Do następnego razu.